Laluna w fatalnym stanie. Operacja bariatryczna skończyła się dramatem. Katarzyna Laluna Lirsz z Królowych Życia jesienią przeszła operację zmniejszenia żołądka, aby przyspieszyć proces odchudzania. Teraz żałuje podjętej decyzji. W najnowszym QA Laluna przyznała, że zmaga się z potężnym bólem i wymiotami, a waga przestała spadać. Laluna z Królowych Życia żałuje operacji zmniejszenia żołądka. Jesienią zeszłego roku znana z TTV Królowa Życia Laluna poddała się operacji zmniejszania żołądka. Na radykalny zabieg zdecydowała się tylko po to, aby przyspieszyć proces odchudzania. Jej celem było osiągnięcie 60 cm w talii. Do lata będzie petarda, mówiła niedawno, z dumą obwieszczając, że waży już 72 kg. Niestety po operacji bariatrycznej nastąpiły poważne komplikacje, przez co celebrytka czuje się fatalnie. Kilka tygodni po operacji wystąpiły silne bóle brzucha i klatki piersiowej oraz palące zgagi. W najnowszym QA Laluna przyznała, że dolegliwości są coraz dotkliwsze. Stan zdrowia miał pogorszyć się do tego stopnia, że 40-latka nie jest w stanie się nawet napić. Najbardziej martwi ją jednak brak postępów w odchudzaniu. Jak wyznała, po początkowym ubytku kilogramów waga stanęła w miejscu. Mam zaburzenia. Wymiotuję, źle się czuję, waga stoi od 4 miesięcy, poszło tylko to, co na początku. Brak jakichkolwiek słów. Nigdy bym tego nie zrobiła, jakbym wiedziała jakie to gówno i że nie można na przykład napić się przy jedzeniu, bo skręca kichy i wymiotuje się jak nie wiadomo co. Ból w klatce piersiowej nie do zniesienia, zgaga, koszmar, wyznała na Instastory Królowa Życia. Uczestniczka programu Diabelne Boskie uważa, że popełniła błąd, poddając się drastycznej operacji zmniejszenia żołądka. Przyznała, że chciała iść na skróty w odchudzaniu, ale teraz żałuje. A na łatwiznę idę często w życiu, ale tym razem za ten błąd płacę zdrowiem i do tego się przyznaję, zetiotłam. Nie powinnam nigdy poddać się tej operacji. Człowiek całe życie uczy się na błędach, tyle w temacie, podsumowała gorzko gwiazda TTV.